Dzień dobry, witam Was serdecznie. Titled Tuesday, 11 rund, 3 minuty plus 1 sekunda na zawodnika. Witam wszystkich kibiców, witam zawodników, zapraszam do wspólnej zabawy. Dobra, to już jedziemy normalnie, słuchajcie, to na potrzeby zawsze nagrania trzeba się ładnie, kulturalnie przywitać. Pytanie jest... dziękuję Ci, Daniks, za miłe słowa, bardzo dziękuję. Niektórym się podoba, niektórym nie. No, takie prawo, jest wszystko dobrze chyba. Mi jeszcze brakuje 500 FIDE do FM-a. Także póki co można co najwyżej pooglądać. No, spokojnie, spokojnie, spokojnie. Da się wszystko zrobić. Czy trenuję sobie coś samemu? Zadania, książki, metodę Woodpackera, czy tylko zajęcia? Zacząłem trenować samemu od tygodnia, troszeczkę już wracam, się trochę sytuacja, że tak powiem, u mnie lekko stabilizuje, turnieje chyba się szykują powoli, więc powoli tak, zaczynam jeszcze troszkę nad fizycznością, trzeba popracować nad kondycją, a wiecie, nowy rok się zaczyna niedługo, po świętach człowiek zawsze jakieś tam ma swoje postanowienia, tylko aby wytrwać, więc... Kondycyjnie będę nad sobą mocno pracował, tak już zakładam, tak już nawet plan mam rozpisany. No i szachowo również. Szachowo to tak za bardzo planu nie rozpisuję, ale wiem nad czym pracować i ja to tak mam, że jak na przykład siądę, to mogę kilka godzin sobie potrenować ostro, a czasem mam taki dzień, że nie zaglądam w ogóle do szachów. Też jest to jakaś metoda. Już, że tak powiem, nie jestem juniorem, nie potrzebuję zdobywać wielkich tutaj sukcesów juniorskich, że tak powiem, czy tam jakichś turniejów wygrywać i tak dalej. Ale systematyka, no systematyka u mnie polega na tym, że jak siądę to kilka godzin, a godzinka dziennie, no różnie to bywa u mnie z tą systematyką szachową, jeśli o moje treningi chodzi. Ale według mnie tutaj kluczowym dla mnie akurat treningiem jest właśnie kondycja przede wszystkim. No i zrzucenie kilku kilogramów jest bardzo ważne w tym wypadku, w moim wypadku. To mi dużo dało na przykład na pierwszej lidze ostatnio we wrześniu. Za minutę rozpoczynamy turniej. Jutro chyba puszczę filmik. Tak, jutro będzie z Kacperem film na YouTubie. Jaki jest najlepszy zawodnik ograny przeze mnie w klasykach? No, byli arcymistrzowie. Ojejku, no ciężko mi teraz pamiętać i sobie przypomnieć. Pan Zezulkin, 2400 ponad, kiedyś ograłem zawodnika chyba 2480 arcymistrza, dawno temu, ciężko, nie pamiętam szczerze mówiąc. Też miałem niedużo okazji, żeby grać z arcymistrzami wysokiego kalibru. Z Radkiem Wojtaszkiem wygrałem, ale to w internecie kiedyś, ale też już był arcymistrzem powyżej 2600, to prawda. Dobra, moi drodzy, lecimy. Lecimy z tematem, już się zaczyna pierwsza runda za kilka sekund, no zobaczymy z kim nas dobierze. To jest wielka niewiadoma. 3, 2, 1 i lecimy. No nie, niestety nie dobrało nas super arcymistrzem. Jakąś kobietą oczywiście, hinduską. Dobra, konie F3, D4, tak. Królewsko-indyjska pewnie będzie. No tak, Hindusi grają królewsko-indyjską. Mądrzy ludzie. A nie, no tutaj to słabo zagrała. B6 to jest słaby ruch, to B4 od razu skoczka wypędza, jest po zabawie. Można było też G4. No chciałem zagrać rundę z jakimś koksem, ale się nie udało. Tutaj goniec H6 chce przeciwniczka zagrać. Mądre podejście. Zagramy tak, żeby tu skoczkiem skoczyć. H3 trzyma mi G4, więc skoczek już nie wlatuje. H5 jest też takim ruchem, że jak ona zagra F5, to ja sobie tam tym skoczkiem wjadę i na E6 się będę plasował. Dokładnie, ja już mogę sobie dać tutaj szacha. I teraz ciekawe jest, czy tutaj mogę sobie zagrać bicie hetmanem. Powiedzmy skoczek się zasłania. Nie, no bicie to chyba nie będzie dobre. Może tak. E, 1700 grają w Titled Tuesday, ale zobacz, że ona ma WCM-a, czyli kandydatka na mistrza, taka międzynarodowa. To jest tytuł międzynarodowy, dlatego może grać. Tu sobie zahaczymy tego pionka. Pierwsza runda jest sparowana na zasadzie Szwajcara, czyli pierwszy numer gra z środkowym zawodnikiem rozstawionym w tabeli. Potem powiedzmy na 100 osób, to pierwszy numer gra z 50, drugi numer gra z 51 i tak dalej. Ja tak gram sobie, przestawiam teraz figury, wyczekuję trochę na ruchy przeciwniczki, bo ona ma bardziej skrępowaną pozycję. No właśnie. No i się udało tutaj teraz wlecieć skoczkiem, tu wymiana, to teraz już jest pozycja mega dobra dla białych. I proste są plany przede wszystkim, też C5. No dobra, tego pionka wiadomo, że będzie mi chciała kosić. No ma prawo, no lecimy pionkiem do góry. Rozwalamy totalnie obóz przeciwnika. Tutaj na C7 wisi, tu jest rentgen. To jest pozycja przegrana. Pytanie teraz, czy zbić skoczkiem, czy chyba skoczkiem. Jest czysty pion więcej, para gońców. Kwestia teraz tylko... Może tutaj gońcem się wpakujemy, zawsze na D7 jest opcja. Możemy go podeprzeć, no i tutaj grać spokojne ruchy. No dokładnie, już mogę tak zagrać. Wziąć jakość. Ok, pierwsza partia jest zwycięska. Poszło w miarę gładko. W miarę gładko. Dobrze wróży, oby nie zapeszyć. Zobaczmy, mamy szansę zobaczyć, jak gra Nakamura. No oczywiście zobaczcie, jaka przewaga czasowa. 2 minuty, przeciwnik 10 sekund i tamten jeszcze biały naparza. A to jest klasa. Nawet z takim mistrzem międzynarodowym, zobaczcie, takim rankingiem podobnym, jak ja teraz miałem. Dwa oczka mniej i grałbym z Hikaru. No tak, faktycznie. Ja cię kręcę. No to aż sobie może zbiję kilka oczek w następnym Titled. To jest w ogóle szansa wtedy zagrać z Nakamura albo z kimś tam z totalnej topki, nie? No masz rację. Ale teraz jest szansa chyba zagrać z kimś bardzo silnym. Z kolei. Miejmy nadzieję, że to się uda. Witam cię, Iron Fighter. Może się udać teraz z kimś silnym zagrać. To jest też ważne, żeby z kimś mocnym popykać. W tej sytuacji ktoś mi tutaj napisał, chwila, można... czarny goniec pilnował, ewentualnie blokowanie przez konia. Nie rozumiem, Krust, o co chodzi. W którym momencie musisz mi podać... Aha, po biciu na H5 możemy sprawdzić. Jasne. Zaraz partia. Tak, jakbym tutaj zbił, no już nie patrząc nawet na silnik, no to tutaj skoczkiem raczej trzeba się zasłonić, żeby król miał ewentualną ucieczkę. No i teraz co dalej, tak? Skrót NM to jest mistrz krajowy, National Master. Dzięki, Tomaszu, dzięki. Koń na F7. No dobra, ale... Koń na F7. Chyba macie rację. No bić tu. Ja biję tu. Wisi wieża. Ale nie, słuchajcie, no to i tak bije tutaj. Jak bije hetmanem, to ona zostaje z figurą więcej. Wprawdzie mam 3 piony, ale żadnego ataku. A jak bije tutaj, no to też takie ryzykowne zagranie, no bo ona ma 2 figury za wieżę. No ja mam wprawdzie za to 3 pionki, niby trochę lepiej, ale obiektywnie nie chciałbym dograć takiej pozycji chyba białymi. Za dużo figur jednak. To poza tym tutaj grozi bicie na B4, konkretny strzał. I muszę coś z tym zrobić. No nie, no wyglądało fajnie. Możliwe, że coś jest. Nawet nie chcę sprawdzać z komputerem, żeby się niepotrzebnie denerwować. Może sobie później poanalizuję. No oczywiście to ciekawe jest, no, że tutaj to prawdopodobnie przechodzi. Prawdopodobnie. Może jakoś tak odejść po prostu, ale tu hetman F6. Nic nie ma. No tutaj chyba nic nie ma. Może lepiej tak w ogóle zagrać. Tak zagrać, żeby tu atakować. No, aha, bo teraz nawet tutaj jest zagranie, ale nie, tutaj to nie można, bo jest nawet tutaj, to już by było fajnie. Więc bicie, bicie, tak, bo grozi takie odejście z szachy, no więc raczej bicie. No remis tu zawsze mam, ewentualnie tak jeszcze. To też wygląda dobrze teraz, że skoczek wchodzi. No może i tak, generalnie może ta pozycja jest dobra faktycznie. No ale nie chciałem ryzykować z zawodniczką słabszą teoretycznie, więc wolałem bezpiecznie pograć, tak? No z jakimś silnym zawodnikiem to bym zaryzykował. Co wtedy jest do stracenia? Co trzeba zrobić, żeby przejść z NM na IM? Zrobić przede wszystkim ranking 2400, przekroczyć minimum raz w życiu. 1000 obserwujących mamy, słuchajcie. Wow, dzięki ludzie, jest równo 1000 obserwujących. I zrobić 3 normy na mistrza międzynarodowego, czyli osiągnąć ranking 2450, taki ranking PZ szachowy, że tak powiem. Nie jest to ranking L. Także no jest to niełatwa sprawa. Niełatwa sprawa. No to już mamy więcej, 1002. Elegancko, dzięki, dzięki. No dobra, słuchajcie. Prawdopodobnie przyjdzie mi grać z kimś silnym. Oby. Oby, oby. Tutaj też mamy Sananas Jugirowa. Bardzo silny rosyjski arcymistrz. Taki chyba młody zawodnik jeszcze stosunkowo. WCM oznacza kandydatka na mistrza. Kandydat master. Pytanie. Jak gram na Lichessie, to co oznacza, że mój ranking jest prowizoryczny? Może głupie pytanie, ale nie ma głupich pytań. Bardzo dobre. Ale nigdy nie wiedziałem, o co w tym chodzi. To znaczy, twój ranking jest taki wirtualny, powiedzmy, tak? To zawsze zachęca ludzi do gry. No to są takie punkty wirtualne tak naprawdę, ale niektórym bardzo zależy na takim rankingu i mocno go pilnują, szczególnie juniorzy, zauważyłem. O, bardzo dobrze Mitiri, żeś to wyjaśnił tutaj koledzy, dzięki za pomoc. Tak, no tutaj chłopaki świetnie tłumaczycie, dzięki. Tak jest. Cześć BKPL, witam Cię. No dobra, czekamy, czekamy, bo jestem ciekawy, z kim ja teraz zagram kolejną rundę. No mam nadzieję, z jakimś killerem. O proszę, niespodzianka, zobaczcie. Wygrały czarne, ale to na czas, nie? Ale była wtopa, no ale czas też jest elementem gry, jak widać. Dobra, ostatnia runda. To jest chyba remis. Tak, to jest remis, tu król trzyma, a tutaj będzie tak, też trzymane. Tutaj szach po prostu wchodzi cały czas. Czy jest to tylko możliwe, jeśli gra się od najmłodszych lat? Nie, nie, nie. Oczywiście, że nie. Później jak zaczynasz, w zależności... Praca, słuchajcie, to jest warsztat. Kurs czwartej kategorii Czesław Spisak. No Czesia bardzo polecam, bardzo dobre książki napisał, to prawda. Znamy się prywatnie dosyć dobrze, więc tutaj mimo wszystko polecam. Tutaj będzie remis, już 145 ruchów. No ale białe próbują, no to jest zrozumiała sprawa. No mają prawo grać chłopaki, 150 ileś ruchów, tu pewnie większość teraz obserwuje. O! Co to jest? Ale sztuczka! Trzeba bić. Tutaj. Nie, tu leci remis mimo wszystko. No i bije. No tak, no remisik. No tak, no żona mi tu kolędy puszcza. Kurczę blade. Aż muszę jej chyba napisać. Dobra, ale nie ma czasu. No nie, nie mam arcymistrza, ale jest silny mistrz międzynarodowy. No kurczę, no Magda, nie śpiewaj tam. Trzeba się skupić. Dobra, skończę P3. Zgramy E6. Taki ruch mi się podoba, żeby tu się wpakować. Czy skoczek H4 będzie? Skoczek H4 nie będzie. Jednak chyba niezbyt. Ale taki ruch też jest ciekawy, no bo tu gońca schowam. To takie trochę inne granie, może trochę ryzykowne poniekąd. Trochę ryzykowne. No mnie trochę tutaj ustawił, trzeba przyznać. A5. Czekajcie, zapukam do żony, bo za głośno jest. Chyba się powinna zorientować, o co chodzi. Szachista musi mieć trochę spokoju. Dobra. Aha, tutaj jest strzał. Goniec H5 mogą od razu. A no właśnie. No już jest przewalona sytuacja. Magda, czy mogłabyś tam być trochę ciszej? Proszę. Dziękuję serdecznie. Jakby co, to ta partia to przez żonę. Tutaj leci, kurczę blade. Ale pograłem jak jakaś tutaj środka Marysia. Spróbuję jakieś kontry typu taka kontra jedyna. Bo co tu grać innego? Tak, wymówki są. Oczywiście, że są. Muszą być. Jak mi zbije tutaj, to zagram tam. Musi się też pewnie tego obawiać. A jak zagram jakiś H3, to tutaj się wpakuje, może jakoś się obroni. No właśnie. Ale zaraz, czy ja mogę tam zagrać sobie? Chyba zagram. Teraz tu. Tutaj miś. Dobra. Lekko jakby się obronił. Ten pionek poleci. Ale może to nie jest jakieś tragiczne. Tym? O tym muszę. No hetman bije, wiadomo. Pionek mniej jest. Jest pionek mniej, ale jak się uda teraz tu zagrać. Skoczek jak zbije, to też dla mnie dobrze chyba. Znaczy dobrze, no. Trochę jakbym się wybronił, ale jest pionek mniej. Ale chyba jest już pozycja mi się bardziej podoba. Kurczę, jednak troszkę jakbym wyszedł z wora. Nie chcę zapeszyć, ale dokładnie teraz trzeba pograć. Tak, spróbuję hetmanę wymienić mimo wszystko. Nie pozwala przeciwnik tutaj. Mhm. Jakieś opcje są. Niech będzie tak. Wieża tu dobrze stoi. Skoczka jakby się gdzieś przestawiło, coś by się zaszalało. Może się uda. Spróbujemy. Chcę wziąć pionka, tylko teraz pytanie, co ja dalej chcę zagrać po B3 na przykład. Teraz się okaże. Czasu się robi coraz mniej. Trzeba uważać, żeby ten skoczek mi się nie zapultał za bardzo. Potem tak, może B5. Może taki ruch, żeby tu skoczek sobie wleciał na E5 teraz. I tutaj. O! Mam teraz chyba widełki, panie kolego. Skoczek namieszał. Słuchajcie, ta pozycja jest wygrana. Tylko to jeszcze trzeba dograć. O, jest strzał. Jest! Mamy go, słuchajcie, mamy go, ale miałem, za przeproszeniem, miałem tutaj kibelek mały. Ale jest dobrze, 2 na 2. No, poszło dobrze, słuchajcie. No tutaj worek siedział taki, że głowa mała. No, żona na szczęście muzykę ściszyła. I się ułożyło. Żona nie szachistka, wiecie, nie wie o co chodzi w tych szachach i nie rozumie tych schematów. No tutaj pograłem trochę jak no strasznie źle. Strasznie źle pograłem to. Zobaczcie, w tej pozycji tutaj białe stoją, no w tej pozycji białe stoją rewelacyjnie. Tu wystarczy zagrać A5, przytrzymać B6. W ogóle jeszcze w tej pozycji stoją rewelacyjnie. Przecież tutaj na D6 grozi. No ale tutaj się jakaś kontra zrobiła. Trzeba szukać kontry, żeby coś zrobić. Nie ma, żona jest wyluzowana. Luzik. No właśnie sprawdzam tą pozycję, bo chodzi o ustawienie figur białych. Zobaczcie. Taki skoczek tu się pojawia w tych schematach takich Benoni, bym to tak nazwał, no to jest bardzo groźnie. Jest bardzo groźnie. Już tutaj na B6 cały czas powtarzam, to jest niedorozwój, goniec w ogóle nie gra. Tylko czy on tutaj nie mógł lepiej jakoś pograć? To jest pytanie, tak, tak. No może on powinien zagrać gońcem na F3 według mnie. Przytrzymać tego gońca, a potem kontynuować atak na punkt D6. Tak powinien zagrać według mnie, gońcem na F3. No ja nie mam jak wyruszyć tym skoczkiem tak naprawdę, więc jak ten pionek się sypnie, to już się sypie wszystko, tam potem E5 idzie i tak dalej. No właśnie, słuchajcie, no ale pograł źle. Tutaj taka prowizoryczna kontra się zrobiła, bo grozi tak, prawda? No tutaj jakby na przykład przeciwnik grał spokojnie, typu skoczek E2 nie wpuścił. Tutaj cały czas grozi, aha, nie mógł skoczek E2, bo ja tutaj lecę i się bronię. No on tu piona biednego bierze. No zobaczcie, tak poszło tutaj. No ja na jego miejscu nie wiem, co bym zrobił na jego miejscu. Chyba dobrze zagrał. Chociaż może z skoczkiem najpierw. Ciężko powiedzieć. No tutaj może nie bić tego gońca. Nie wiem, ten goniec potem jest dobry. Musiałby bić. No ta pozycja mimo straty piona już mi się podobała. Ciężko powiedzieć. Może nie było tak źle, ale wydaje mi się, że było mimo wszystko. No to na głębszą analizę, słuchajcie. Dobra, zobaczmy, co tam u Hikaru już nie zobaczymy, bo już wygrał. Chłopak nawet nie da szans, żeby go pooglądać. Tak szybko gra. Tak, lubię wychodzić z wora, no to prawda. Znaczy tak się zdarza generalnie. To słuchaj, co to będzie tony, jak ja tutaj otwarcia poprawię. Strach się bać. Nie, ale to w blicu wiadomo, blice się rządzą swoimi prawami, to też inaczej jest. Czasem jak zagrasz trochę nieksiążkowo, że tak się wyrażę, to to przeciwnik może troszeczkę być wybity z pantałyku, nie? No to też tak może zadziałać. Procent dokładności w tej pozycji, no dobra, spróbujmy sprawdzić. To jest ta partia. Pokazuje ten procent gdzieś, czy nie? Jeszcze nie pokazuje. Nie wiem, czemu nie pokazuje tutaj procentów. Nie wiem, później sprawdzimy. Nieistotne. Sprawdzimy później. Skoczek D5 czemu nie zagrał? W którym posunięciu? Ale coś w tym jest, słuchajcie. Są ludzie, którzy grają takie szachy nieteoretyczne, starają się schodzić z teorii i one są ciekawe, to prawda. Ale też przez takie szachy, grając cały czas takie szachy, nie osiągamy największych sukcesów. Do ściany dochodzimy i trzeba jednak grać solidniej, żeby coś tam osiągnąć mimo wszystko. Ale są tacy, którzy tak grają. 82%. No, to takie tam błędy były na pewno. Okej, słuchajcie, czekamy dalej. No, nie sprawdzę tu z komputera póki co, tak samodzielnie człowiek popatrzy, to zawsze inaczej. No ale 2 na 2 jest bardzo dobrze, tutaj jeszcze partia trwa. Cóż to za pozycja jest? No to remis, chyba, proszę panów. Oj, mat grozi. Trzeba bić. O, to teraz nie wiadomo, co to jest. Nie mam pojęcia. No teraz to jest wygrane. Hop. Dziwne te szachy są czasem, dziwne. Okej, lecimy z rundą numer 3. No może teraz Nakamura. No niestety nie. Mistrz FIDE, ale jaki kozak. Po rankingu patrzę. Czy są lagi? Nie, u mnie jest chyba w porządku. Widzę, że z klatkami jest ok. Skoczek F3, skoczek F6, C4, dobra. B6 zagrajmy. A, spokojnie. Po ludzku wyprowadźmy figury. No tak, tu grozi strzał z matem. Kurczę, no już chce mnie atakować. Muszę B6 zagrać. Już mnie atakuje, Może z skoczkiem? Żeby zagrać E5 po prostu? I tak E5 sobie zagrajmy. Taka dziwna pozycyjka. No, przeciwnik gra dziwnie, nie? Czy tutaj może zbić? Nie, na H7 nic nie bije. Ale trzeba uważać. Może tu się w ogóle przerzucić. Spróbować. Przeciwnik gra moim sposobem, skubany. Pytanie, czy nie tym... Tym zbijmy. Król G7. Hetman D7 z planu, wieża H8. No dobra. Okej, no wybić za bardzo ci mogę. Może tak, spróbujemy. Tutaj jeszcze są opcje jakieś na wybicie. albo F6 w ogóle. Nie wiadomo co lepsze, zaraz sprawdzimy, co zagra przeciwnik. Dobrze zagrał. F6 trzeba tu pilnować na E5. Skoczek jest pilnowany. Później może wieżą, żeby koniec D8 spróbować. Coś tam kombinuje mój przeciwnik na pewno. No niech myśli, minutę mniej ma. No tak myślałem, że jakieś tutaj kopytko zagra. Tak sądziłem. Ale zaraz, no to nie mogę tak? Podstawiłem coś? No tutaj pionka ewentualnie. Tylko albo i aż. Wczoraj jest porówno, skoczek tam chyba kariery nie robi. Czekajcie, jak zrobię 300k, tu poleci, dobra. Chwila, tak, zagrajmy. Nie mogę tak. Aha, aha. Tutaj mam przecież ruch taki. Kwestia, czy mnie oszuka w końcówce. Tu jeszcze mam taki strzał na D3. Ciekawy. Stawić niczego tutaj, tu grozi, aha. O kurczę. A zaraz tak mogę jeszcze. Wprawdzie tracę piona, ale muszę tak grać. Jeszcze goniec na D8. Nie, nie mogę być na D8. Tu leci pion na F5 po biciu. Bije tu. No pion leci, ale na G2 wisi. No to nie jest takie jeszcze proste chyba. Aha, tu leci. No dobra, ale wyjścia nie było. Nie wziął? Zagrać tu, wziąć. Chyba zagrać. Wygląda to chyba dobrze. To słuchajcie, wygląda dobrze. Ojejku, F5 podstawiłem. Kurczę, co ja zagrałem. No właśnie, ale tak też nie mogę. Kurczę, blade. Ależ dałem ciała. F5, ale podstawka beznadziejna. Trzeba szybko grać. Pozycja nie jest przyjemna. Bardzo, bardzo nieprzyjemne. A, to wystarczy wybić. To jest przegrana. Jeszcze walczymy. Końcówka była dobra. Kurczę, felek, ale ciekawe co to za pozycja jest. Worencjusz. A tutaj. Albo tutaj, nieistotne. No dobra, no szkoda. Partia była dobra. A, jeszcze mata nie może dać. Nie, no dobra, rezygnuję. Dobra partia była i powiem wam szczerze, że dobrze się w niej czułem. No szkoda tej porażki. Podstawiłem pionka na F5 przede wszystkim. Tam pomijając w ogóle debut cały. Bo było bardzo dobrze. W ogóle te F5 było też ciekawe. No na kompa nie chcę wrzucać, chociaż może tutaj trzeba byłoby wybić. Przypuszczam, że tu bicie jest całkiem spoko, bo grozi wybicie skoczka. Nie wpuszczam skoczka na E6, nie doceniłem tego kompletnie. Może i tak. Wydaje mi się, że tak. Szkoda tej podstawki, bardzo oczywiście. No ale pomijając to, że mogłem pionkiem spróbować zbić, wybiłem hetmanem. Aha, bo tu mi się analiza nie włączyła. O, rety. No dobra, nieistotne. Tam podstawiłem na F5, to widzieliście, nie? Słuchajcie, już nie wezmę tej partii, nie będę analizował, czekam na rundę kolejną. Hikaru jeszcze gra? Bo tam mi się analiza po prostu włączyła. O, Hikaru przegrał. Wiecie, co to oznacza? Że może z nim zagram. Że może zagram z Hikaru. Może zagram z Hikaru. Też mam 2 punkty. Zobaczymy. No dobra. Jeszcze sekunda, tak. I zaraz runda numer 4. No szkoda tej podstawki przede wszystkim, to prawda. To prawda, że szkoda. Ale czuję, że tutaj mi się jakoś to gra dobrze w miarę, więc to jest chyba najważniejsze. No niestety nie ma Hikaru, ale jest kolejny silny mistrz międzynarodowy. Kurczę, no D4 miało być, mysza, no. Mysza po prostu poszła z D3. Trzeba ten problem jakoś inaczej rozwiązać. Po D3 co ja teraz mogę zagrać? No E4 powiedzmy. Dziwnie to strasznie wygląda. B3 niech będzie. No, taka sycylijska troszkę. No zamknięta sycylijska, taka z B3. Tu jakieś chocki, klocki. Może przerzucę skoczka. Tutaj. Nie można było cofnąć ruchu niestety. No tak, gońca odpędzamy i tutaj musi rozwiązać sytuację. Chyba dobrze zagrał, chociaż C3 go odpędzi. A parę gońców mogę zachować, no to zachowuję parę gońców. Dziwne te szachy trochę, ale... No niech będzie A3 z planem tu z powrotem. Dziwne, ale ciekawe. Niech będzie H3 spokojne, takie tam suwanki. Nie no, D4 mogłem zagrać, czemu ja D4 nie gram? Krzysztof, dlaczego nie grasz klasycznie D4? Kwestia jest tego, żeby tutaj nie wpuścić go na czarne pole. Dobra, i D4 chyba trzeba teraz uderzyć. Koniecznie. Parę gońców mamy, tego gońca otworzyć troszeczkę. Tam jakieś E5 może być. Aha, tu skontrował. Skontrował przeciwnik. Jednego trzeba wziąć. Tutaj, tutaj. Co to za poza? Tu, tu, dajdzie na B4. Tak, 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 tak. Skoro C4 wygląda obiecująco to wszystko. Już te słabości są okropne. Tutaj, tutaj, tutaj. Dobra, tak niech będzie. No, tu jest słabość. No ale... Skoczek C4. F4 trzeba, żeby tu E5. Muszę grać jakoś w taki aktywny sposób. Tu nie ma wyjścia. Naciskać trzeba przeciwnika. No idziemy od razu po swoje. Ciekawie. O, niech będzie. Zagrajmy tak, żeby było ciekawie. Super. Ciekawie dla niego. Skoczek C2 nie zauważyłem. Aha, zaraz, bo tutaj mam bicie. To tak przy okazji wyszło chyba dobrze. Pytanie, co będzie po biciu tutaj. Dobra, tego się już nie dowiem. Tu chyba mogę uderzyć. On hetmanem. Pionek będzie w zagrożeniu. Hetman A7. Nie za bardzo chcę tak grać. Czy tutaj mogę coś... No dobra, grajmy tak. Tu jest w zagrożeniu. Teraz tak, hetman tutaj. Aha, zaraz, przecież mogę też tutaj rąbnąć. Nie zauważyłem tego. Chwilę, ja mam czasu, 50 sekund. Może tak? Spróbować wymienić. No dobra, tak, tak. Wydaje mi się, że to będzie dobre. Pionek jakbym wyprostował. Ciężko powiedzieć. Panem takim, potem do tego piona trzeba iść do król H2. Ok. Jak zagra skoczkiem, chyba zbije tego skoczka. I chyba zbije tego skoczka, słuchajcie. Czuję, że muszę go zbić. Wolny pionek. I teraz pytanie, czy ja tego obronię. Czy tutaj zagrać? Tak, król jest bezpieczny. Ja mam 14 sekund. Kurczę, blade. Zagapiłem się. Może bicie nie było zbyt dobre, ale kurczę, no, trzeba próbować. Z takim planem. Też z planem obronnym na C4. na górę. Dobra, to nie jest już, to już nie mogę tego przegrać. Tylko czasu mało. A tu podstawiłem! Ajajajajaj, szachuś. Kurczę blade, no miałem go. Znaczy w sensie nie mogłem tego przegrać, dobra, po zabawie. No powiem wam teraz tym zły, no. Kurczę blade. Miałem gościa. To podstawianie, no ten brak czasu troszkę niestety zadziałało na mnie. Ale powiem wam tak, w tej sytuacji czego nie widziałem. Ta sytuacja mnie interesuje. Tutaj, no tu w ogóle zapomniałem, że mogę zbić. W tej kolejności trzeba było rąbnąć. I było dobrze, no ale to też było w miarę dobrze. No i tutaj ta pozycja, no nie jest chyba wygrana białych, mimo wszystko. Tak, bez podstawki wieży był remis na pewno, tylko no chciałem, wiecie, ambitnie już wygrywać. No ale remisy mnie jakoś nie interesują w blicu, kompletnie. No tak, ja wiem, te punkty. No tutaj on w ogóle źle zagrał, słuchajcie, i tutaj już, no podstawił jak widać, bo bije i tutaj jest atak na wieżę, tak? Tutaj coś lepszego mogłem pewnie zagrać, no nie widziałem co. Nie widziałem co w tym momencie. Tutaj, no i nie wiem co teraz, tak? Bo tego pionka raczej chyba muszę oddać. Tego wziąłem, to jest totalny remis, no stanę sobie wieżą tutaj. Jest dobrze. Chciałem tutaj w ogóle na C6 zagrać, tak. No to, no tak, no tutaj po prostu on nie ma jak mnie szachować, a stoję bezpiecznie sobie, no i jest remisik. No punktów mało, ale wiecie, partia była dobra przede wszystkim, to jest najważniejsze. Mimo wszystko, że się tak łatwo nie dałem. No tu podstawiłem ewidentnie, no nie zauważyłem, tak. Z powrotem trzeba było i kombinować. 7 sekund to już nie na moje nerwy trochę. No trudno. Było, minęło. Ale 2 jaja z rzędu to trochę tak słabo. No Nakamura jeszcze cię dorwę, no. Słuchajcie, teraz będzie chyba dosłownie króciutka przerwa. Za sekundę do was wracam. Biegnę do was. Żonę przeprosić poszedłem? Nie, nalać sobie wody, absolutnie. Tu żona powinna przepraszać raczej szachista, że przeszkadza grać. No z tymi żonami to tak jest, no niestety. A z mężami pewnie też. Szkoda tej partii, niestety, no dobra, trzeba o niej zapomnieć i myśleć, co będzie dalej. 1012 obserwujących. Wow, wow, wow. Dzięki ludzie, dzięki, dzięki. Okej. Jakieś macie pytania, to śmiało, bo teraz jest chyba króciuteńka przerwa po czwartej rundzie. Najwyżej w Titled Tuesday byłem chyba w pierwszej 50, któregoś tam dnia, ale jak było jeszcze 10 rund. Im dłuższy dystans chyba, tym ciężej być wysoko. Kacper chyba też gra Titled Tuesday. Nie, w Mistrzostwach Europy nie grałem. Nie dostałem się z kwalifikacji, niestety. Ale kiedyś w szachach szybkich na live to grałem. Zdecydowanie. Jeżeli chodzi o lekcje online, słuchajcie, nawet bez Gambitu Królowej nie miało to dużego wpływu. Zawsze miałem dużo chętnych, tak mówiąc nieskromnie. No z tym grafikiem to jest tak, że no nie biorę nowych uczniów na ten moment na indywidualne zajęcia. No 2 punkty mam, no 2 punkty na 4. 2 pierwsze zwycięskie były, a tutaj podstawiłem po prostu. Z remisem trzeba było się faktycznie godzić. Ile czasu od początku grania zajęło mi przebicie rankingu 1000? Ale to na Czeskomie czy gdzie? Przepraszam. A, pozdrowienia również Kacprowi, powodzenia. Na Czeskomie czy 1000? Nie rozumiem. Bo każdy zawodnik, który zaczyna swoją przygodę z szachami, no to ma ranking powiedzmy 1000 na samym starcie, na live'ie, tak? No bo to jest kategoria bez kategorii, BK tak zwana. I potem się zdobywa 1200, znaczy to nie mówię o rankingu ELO, o rankingu fidowskim, tylko o rankingu naszym PZ szachowskim. 1200, 1400 to są takie progi, w zależności od kategorii. A jest jakaś perełka wśród uczniów, że łatwo stwierdzić, iż ma szansę coś fajnego osiągnąć? No mam takich 2 asów, którzy no coś tam mają, jakieś tam szanse, tylko no muszą bardziej przycisnąć jeszcze w samodzielnej pracy. Ale i tak jestem bardzo zadowolony. Aha, na starcie na pewnie Czeskom dostałeś 400 i mu cel było przebicie 1000. Nigdy tego nie próbowałem. Nie pamiętam nawet od jakiego rankingu na Czeskomie się zaczyna. Od 400? Nie mam pojęcia. A to jest moment, słuchajcie, na przykład jakbym sobie założył konto nowe, powiedzmy tutaj na Czeskomie, no to nie wiem, to jest kwestia, nie wiem, 2 godzin, żeby, no nie wiem, godziny, nie wiem ile w godzinę bym zrobił rankingu, 2000 ponad, no ciężko powiedzieć, nigdy nie próbowałem. Ale to jest, no dla mnie to jest dosyć łatwe. Największe osiągnięcie szachowe, Mistrzostwo Polski w szachach szybkich w 2004 roku. Jako trener, tak, dużo jest nerwów, to prawda, to są w ogóle inne emocje. To prawda, są troszkę, powiem szczerze, no takie wycieńczające emocje, jak juniorzy grają. To prawda. No tam, że ty, że ja sobie tam gram i tam podstawiam czy coś, no to już jest inna para kaloszy. Ale uczniowie to tak, to się zgadza. Tam... Czy bywałem sędzią na zawodach? Bywałem, ale na takich bardzo podrzędnych zawodach. Dobra, lecimy. Runda numer 5. Hetmańsko-indyjska. Mhm. Zobaczcie, co ja zagrałem. Goniec C3 teraz ma. Nie no, po prostu rewelacja, no. Szachuś, jesteś po prostu geniuszem. No szachuś, jesteś geniuszem, no. O rety, żeby w debiucie tak podstawiać. Co ja robię w ogóle? No muszę też odbić przecież, nie mogę być tutaj. Powrót. Pion mniej. Po 13 ruchach, nawet mniej. Będę próbował oszukiwać. Na blokadę teraz trzeba grać. O, zgoda. Dobrze zagrał, bo tu wisi. No muszę zbić tu. Niestety. Te pionki są dosyć mocne. Jak się uda je odpowiednio zablokować, na przykład takie 4 byłoby bardzo słabe. Bardzo słabe. Spróbujemy swoich sztuczek. A może jeszcze nie ma tragedii jakiejś ogromnej. Jak to mówicie, ja wychodzę z wora, tak? Tutaj coś grozi. Ciężko się gra taką pozę. Nie wiem w ogóle, co grać. Jak hetman C2 to wybicie i tutaj goniec D3, może coś mnie uratuje, tam jakieś opcje są. Może teraz tak. Tutaj zagrał? No tak, skoczek mu nie będzie miał gry. Wracam tutaj, potem spróbuję zbić się, przestawić. Aha, widły, kurcze blade. O rety. Przecież widły, przecież ten motyw widziałem. Bez jakości to już nie będzie grał. Tragedia po prostu. O figurę tracę. No. Amatorka. No pięknie. Jakieś kontry próbuję zrobić, ale tu król będzie miał problemy wielkie. Co? No pewnie wór. No muszę, nie muszę. Tak podstawić, no po prostu masakra. Zobaczcie ten piękny błąd, którego nie zagrywajcie nigdy. Słuchajcie. B3, B3. No świetny ruch po prostu, świetny ruch. No, 2 na 5, ale teraz jestem zdenerwowany. No masakra. B3. Piękna podstawka. Brawo Szachuś, brawo. Nie wiem, co mam powiedzieć. Strasznie źle to wygląda. 2 na 5, to jest tragedia. A mi się naprawdę, słuchajcie, ani się dobrze czuję i wszystko jest w porządku. Nie wiem, o co chodzi. Kompletnie. No to są takie proste podstawki, że to jest po prostu aż wstyd siadać do szachownicy, no. Ale nie ma żadnych emocji, to jest w porządku, Bartoszu. Po prostu denerwuje mnie. Nie wiem, jak tego uniknąć, bo to jest gra internetowa, przez internet. To jest zupełnie co innego, kompletnie. No ale kiedyś grałem lepiej przez internet, teraz gram jak ciamajda. Kiedyś to tak dobre parę lat temu. Dobra, trudno. Trudno, to jest tylko gra, tylko zabawa, tylko trening, no ale... Takie podstawki, wiecie, bardzo bolą, bo jakbym normalnie przegrał, tam grał dobrze partię i przegrał, tak jak w tamtych kolejnych, co grałem, to było ok w miarę, tak? Już wynik nieistotny jest wtedy, no ale grałem dobrze, tak? A tutaj, no taka podstawka to jest... Nie chcę się źle wyrażać, ale... Jeszcze nawet w tej pozycji to jeszcze nie jest jakaś tam super tragedia, wiadomo, czarne mają lepiej, tak? Czarny też dobrze gra tutaj, trzeba przyznać. Iron Fighter, o czym mówiłeś, żeby 2 godziny na nowym koncie grać, ale nie będę zakładał nowego konta, także wybacz. Na razie, może kiedyś pomyślę o tym. Zobaczymy. No tak, bo tu mnie atakuje. No to już jest ciężka pozycja. No widziałem ten motyw. No i wróciłem bez sensu, on mi tutaj... No widziałem ten motyw, no. Kurczę blade. No w tej pozycji powiedzmy, no nie wiem, no można by było próbować zbić, ale skoczek nie miałby życia, no tędy może coś. Można było w ten sposób próbować i stać w miejscu, nie? Niech on coś próbuje. Ale po herbacie, trudno. Zobaczmy tutaj. Azara, remisik. No B3. Tak, to prawda. Się posypało po B3 wszystko. $618 osób. Nie no, teraz przydałoby się wygrać partię, no. Chociaż wejść na 50%. I potem walczyć. Ile w ogóle było rund? Rund było 5. A jeszcze 6 rund, to jest całkiem dużo. No dobra, 8 punktów trzeba zrobić. Początki są zawsze takie, niby dobrze idzie, potem dostajesz w piernicz, 3 z rzędu, to już boli. 3 z rzędu to już bardzo boli. A 4 z rzędu to już się przyzwyczajasz, że przegrywasz. A proszę, jaka ciekawa końcówka. Matowanie gońcem i skoczkiem. 2 skoczki są na szachownicy, jeszcze łatwiej. Co tutaj się w ogóle dzieje? A czy w ogóle jest szansa? Aha, tędy go wyrzuca. Bo może była szansa zamatowania go nawet tam w rogu. Przy takiej ilości. No tak, ale słusznie tutaj białe grają. Na sekundach to też trzeba się wykazać niezłymi umiejętnościami. Uważam, żeby nie dać pata. A tak, tutaj już jest po zawodach. Goniec daje szacha. No, tutaj bezpiecznie grają białe. Szach i goniec daje mata. Okej. Okay. Za chwilę runda szósta. 3 z rzędu to prawie karetka. No, kosimy. Dobra. E4 dawno nie było, nie? Ciągle D4 grają. Niech będzie E6 tym razem znowu. No, kobitka. Tutaj ja te pozycje lubię grać białymi. A dobra, lecimy E5. Co? Podstawiłem znowu. Haha, na E5 można zbić. Brawo, szachuś. Po prostu brawo. Jesteś geniuszem, no. Jesteś mistrzem. Coś cudownego po prostu. Co ja gram dzisiaj? Po prostu tragedia. Nawet nie mogę hetmanem zejść, bo tutaj tracę. Tutaj zbiję, tu mi zbiję. No nie, no co ja w ogóle tutaj rozpatruję? Tutaj muszę jakiś taki beznadziejny ruch rozpatrzeć. Przecież to jest harakiri już, no. Tak, jeszcze może. Harakiri, przecież to jest tragedia. Jak tą partię wygram, to już wygram wszystkie do końca, słuchajcie. To by jakieś cuda musiały tu się zdarzyć, żebym wygrał tą partię. Totalnie przegrana pozycja, totalnie. Dobra, graj szachuś tylko tak, żebyś nie podstawił żadnej figury. Żebyś niczego nie podstawił. Graj szybko, to kobitkę na czas może tutaj się uda ogarnąć. Tutaj bicie też jest dobre pewnie. No tak, to wszystko jest dobre dla białych. No ale to niech ona sobie tutaj myśli teraz. Ja muszę szybciej grać po prostu. Pion mniej, dobra, no może jeszcze... Nie, no to i tak jest tragedia pozycja, nie? Nie mam żadnej aktywności, goniec F8. Mądrze. Co grać? Atakować. O, skoczek D5 wchodzi. No pięknie zagrałeś, bardzo ładnie. Nie wszedł skoczek G5, skoczek D5, skoczek E7, no będę tu bronił, tam coś może poszaleje, ale to co to za szaleństwo, jak... Tu wisi. Kolejny pion do wora. Coś się dzisiaj dzieje. Aktywności. Szukam po prostu na siłę jakiejś aktywności. Z skoczkami to będzie trudno. Będzie bezpiecznie grała teraz zawodniczka. Uciekam od jakichś związań. Muszę szybciej grać, to jakaś moja jedyna szansa jest. Aha, tutaj, dobra, muszę to bić. Okej, znowu jakoś tam spróbujemy. Żadnych słabości nie ma, nie mam jakiej ugryźć. To tutaj się jakieś pojawiało. Jakieś motywy. Jakiś hetman H6 się pojawia. Aha, to też nic nie daje, bo hetman broni. No ale coś tam się pojawia, nie? Dobra, będę straszył. To teraz tutaj. Podstawiłem. Co nie oznacza, że to jest pozycja bardzo łatwa. To jest bardzo trudna do wygrania czarnymi mimo wszystko. No ale tamtego klopa, co ustawiłem, to jest masakra po prostu jakoś. To tutaj mi się otworzy linia do gry. O Boże kochany, co ja gram? Wybiła? Biła, to już jest dobrze. Nie wiem, co mam powiedzieć. Muszę chyba ustawiać totalne wory, żeby potem wygrywać. Masakra jakaś po prostu. Tak beznadziejnie zagrałem. Dobra, chrzanić to gram królewsko-indyjską. Do końca. No tak, widełki. Zgadza się. Nie, ta partia w ogóle była tak beznadziejna. Popatrzmy sobie, jak grają lepsi. Proszę bardzo. No, nie można tak, figura więcej. Nie można tak grać. Ale beznadziejna partia. Po co tu czarne jeszcze grają? Nie rozumiem. Idziemy stąd. Erik Hansen. Ten to jest kozak. Trochę gra. Wariat, ale gra w szachy trochę. Aleksander Bortnik. Easy. Jakiś polski może zawodnik tutaj nie widzę. Tu jeszcze grają do końcówki. Czarny jeszcze walczy? Może tak trzeba grać do końca, no. Do ostatniego pionka, że tak się wyrażę. No tak, tam motywy patowe się pojawiały ładnie. Nie no, czarne mi tu jeszcze, no nie no. Dobra. A mimo wszystko do tej partii wróciłem, dobra. Wychodzimy, czekamy cierpliwie na rundę numer 7. Nie wiem, czy gra Maciek Klekowski. Nie mam pojęcia. Kleku 9-2 prawdopodobnie. Ale by było, jakbym się z Kacperem spotkał teraz, co? Nie wiem, ile Kacper nawet ma punktów. Ale byłoby ciekawie. Kleku przez Q chyba na końcu, jak dobrze właśnie kojarzę jego nick. Jeszcze jedna partia. No, to już na siłę przeciągania, ewentualnie jakaś czasówka. Sobie już chyba radzę. No i Maciek. Nie dał mata w jednym? A to na sekundach to też sprawa zrozumiała. Ok. No cóż, pierwszego miejsca nie będzie. Hikaru ma 4,5. O, Ania Jakubowska. No tak, wykrakałem polską szachistkę, polskiego gracza. Tak się wyrażę. O, rety, muszę z Anią walczyć, no. System Botwinnika będzie grany? Nie będzie grany system Botwinnika. O, rety, jak tu grać dalej? Normalnie chyba trzeba. Już z Anią grałem ten wariant. Pamiętam. Jak zbiję, to skoczek. Aha, jak skoczek i wieża, to goniec na D4. Ach, właśnie. To jest to, szachuś. Ależ ty grasz słabo. Słabo dzisiaj idzie. Strasznie. No nic, no muszę tak zagrać. No co, jakie mam wyjście, no. I wrócę. Pion mniej oczywiście, jak zwykle. Muszę się męczyć. Dzisiaj jest genialna gra po prostu. Genialna. Nie wziąłem pionka dlatego, żeby gońca nie otwierać. Bo wieżę bym tracił na C5, jakbym bił gońca. Pionka powinienem chyba odbić. To jest ciężko powiedzieć. Teraz odbiję. No ale pozycja jest taka, że czarne są ok. Pionka odbije. Zostanie mi skoczek na gońca. Czarne będą miały raczej lepszą trochę pozycję. Oho, sprytne zagranie. Tak zagrajmy, żeby koniec miał swobodę. Mhm. No tak. No dobra, odejdę sobie. Przerzucam skoczka. Co? Tutaj? Wymiana hetmanów, no dobra, próbujemy. Tu już coś grozi. Czy tak można było też próbować? Są jakieś opcje na szacha. Że to związanie będzie nieprzyjemne, ale już są jakieś opcje właśnie na atakowanie tutaj przeciwniczki. Mhm. A, mogę dać szacha. Nadal mogę dać. H5 chyba niepotrzebne. No tak, teraz tu robię widły. Powiem tak, udało mi się. Udało mi się. Niestety udało mi się. To nie była dobra partia znowu. W 42 ruchu gońca mogę brać. Aha, no tak. No to widzicie, jaki jest poziom dzisiejszej mojej taktyki w ogóle i widzenia. Bierze C5. No właśnie. Ja to już szukam po prostu nie wiem, w takich pozycjach obrony bezpiecznej, tak, no na czasie mniejszym, no a tu i tak miałem więcej czasu, no nieistotne, ale pograłem strasznie, no. Ojku. No dobra, ale jest punkt chociaż za to, 4 punkty na 7. Nie jest źle chyba, ale partie jakościowo na początku były dobre, teraz słabe. Ok, słuchajcie, zaraz zerknę, ile jeszcze jest partii. Pewnie jeszcze mamy z jakieś 2 minutki, to za chwilę do Was wracam. Jestem. Okej. Zdążyłem. O kurczę, ale mam zawodniczkę. No to jedziemy. Teraz wygląda to dobrze. Tak. Z taką opcją. Ciekawe podejście. Tutaj. Taki szalony chyba trochę ruch mi się wydaje. Niech będzie tak na spokojnie. A, i tak nie wejdzie tam na D3. Dobra, dziab. I tutaj. Okej. Zaraz, przecież ja mogę zbić tym pionkiem, chyba było lepiej. A nie, gońca bym zamknął. Dobrze. Dobrze pograłem. Na spokojnie, Krzysztof, na spokojnie. No pakujemy się, trzeba się na C4 wbić. I teraz pytanie, czy tak? No to hop. Według mnie mam lepszą. wbije gońca, to będzie i tak dobrze. To będzie dobra końcówka. Dobra, nie ma co za długo chyba myśleć. Wszystko do końca trzeba bić. Końcówka jest dobra. Końcówka jest bardzo dobra. No tak, z planem takim. Nie wiem, co ona gra, ale pozycja mi się podoba. Gra szybko przede wszystkim. Jakby się udało wymienić wszystko i tutaj pionek będzie słaby na końcu. Dobra, tutaj leci, ale tu mi jakieś będzie próbowała robić sztuczki. Tak. Aha, wieża E6. Tam jakiś szach groził. No już mogę tam zbić. Dobra, spokojnie, najpierw tak, spróbujemy wymienić. Okej. Tak. No tu wisi i potem tu będzie wisiało. Trzeba jakoś to ogarnąć. Okej. Tu wziąć. No, trzeba brać jakieś piony. Sprytnie. No muszę to wziąć. Okej. Muszę brać. Bije skoczka, chyba jest wygrana, bo bije wieżą. O kurczę, to dobry ruch był. Czasu coraz mniej, chyba muszę tak, stracę pionka. No ale przynajmniej nie powinienem tego przegrać, że tak powiem. Jak grać teraz? Bądź mądry. Ja tutaj wieżę trzeba było. Dokładnie, albo w ogóle tutaj zagrać. Dobra, ale to jeszcze można naprawić, na szczęście. Mam jasny plan. Chyba bicie jest wygrana pionkówka, tu bije, tu idę, nie? Nie wiem. Chyba nie. Remis. Remisowa pionkówka. Tutaj. No dobra, no. Trudno. Wygrana była tym razem. No ale remis nie jest zły. Słuchajcie, dobra partia była i remis. Kurczę, felek. Jak coś takiego wygrać? Jak w ogóle zagrać, żeby nie dać szans przeciwniczce? To jest na pewno wygrana. To jest na pewno wygrana. To ze względu na te słabości. Tylko jak to wykorzystać? Właśnie to jest ten problem. Nawet tak nie mogę zagrać, bo tu jest bicie na C6, potem na D5. Tutaj związanie. No i teraz właśnie pytanie. No chyba tutaj dobrze pograłem, tak mi się wydaje. Teraz może w tej sytuacji, no tutaj trzeba było jakoś na pionka, może tego wziąć, nie no chyba tutaj dobrze pograłem, tak? To dobry ruch był G5 w tym wypadku, ewidentnie dobry, tutaj bicie, szach, no dobra, tutaj odejście. Może coś teraz, tylko co? Wydawało mi się, że słusznie, teraz coś trzeba było dobrze zagrać. Skoczek też się chce taki ruch zagrać, bo goniec grozi, zagranie mi bardzo niebezpiecznie. Skoczek tutaj wieża, no właśnie. Co teraz? Za mało czasu trochę było na myślenie. Może skoczek D6, takie zwyczajne. No tak, tutaj takie partie powinienem wygrywać szybko. Skoczek D6 było chyba ok. No tak, skoczek D6 i tu ładnie pilnuje. Czego tu się bać? No trudno, pograłem tak, ale to też końcówka ciekawa. No tutaj. Teraz wieżóweczka, nie? Wieżóweczka. Może od razu wieżą tutaj z takim planem i król tędy. No tak, no wygrana. Trzeba było tutaj grać. Słuchajcie, tutaj idzie sobie król, tak. Wieża musi tak zagrać, idę tędy. Jak król, to tędy. Jak tu, to tu. I wygrywam. Prosta wieżówka, tutaj kontrola pełna. No tak, szachuś. Czasu mało. Dobra, szachuś już przestaje grać. Do roboty się bierze Krzysztof, bo tu widzę, że tak dalej być nie może. Ale przynajmniej jestem zadowolony z partii. No dobrze stanąłem, ona pograła. Zresztą ona zagrała słabo. Strategicznie. No ale wiecie, arcymistrzyni 2700 tutaj na Czeskomie. To nie jest byle jaki ranking. Cześć Łukasz. No niech będzie ten remis. Ten remis też nie jest źle, no. Też nie jest źle. Dobra, moi drodzy, lecimy dalej. Lecimy dalej. Już mi 4 klipy dzisiaj zrobiliście? Czy wygrałem kiedyś z arcymistrzem na żywo? Tak, oczywiście, wielokrotnie. Ok, kto tu jeszcze z ciekawych zawodników gra? To była runda numer 8, czyli zostały nam jeszcze 3 rundy. 9, 10, 11. Ja mam punktów 4,5. 5,5 to już jest 50%. To już tak już super. Na razie jest 4,5, tak? Sobie tak liczymy. O, dzięki Rymy za suba. Dzięki serdecznie. O, to już mam 4 suby. Szaleństwo. Dzięki, dzięki. WGM to ranking na poziomie IM czy NM? Na poziomie IM bardziej. A już z tymi rankingami, słuchajcie, ja też dokładnie nie wiem, jak tam jest z tymi kobiecymi rankingami, normami, bo można się pogubić. Tutaj taka ciekawostka, tutaj gra Łukasz. To jest zawodnik Hindus, bardzo młody w wieku. Prawie pobił rekord świata, zostając najmłodszym arcymistrzem na świecie. Troszeczkę mu zabrakło do Kariakina, żeby pobić, ale w wieku niecałych 13 lat został tym arcymistrzem. Rymy z YouTube'a. Dzięki, dzięki. Ok, lecimy, lecimy. Kacprze, jak puszczę jakąś muzykę w tle, to potem mimo, że w YouTubie nie załadować, że tak powiem, no film się załaduje, ale prawa autorskie i tak dalej, chyba że są jakieś inne opcje, nigdy tego nie robiłem. Zobaczymy, zobaczymy. Może są jakieś opcje takie darmowej muzy. Ze Spotify'a, no dobra, ale czy tam algorytmy potem to wszystko wyłapią, że to jest, że tak powiem, legalne. Ja się na tym nie znam. Szachy lubią ciszę. Wiem, no na no copyright music ja już korzystałem, ale mimo wszystko potem wyłapywało, że prawa autorskie. Nie rozumiem, Regrik, z twojego pytania. Co jak wygląda Hira? Co? Z tym GM i M? Nie rozumiem pytania. O, dzięki Artus XX5. Jest subskrypcja numer 5 na moim kanale. Dzięki, ludzie. No powiem tak, jeszcze 10 subów i jakieś 15 subów daje jakieś tam punkty, coś tam, gwiazdki, trele morele, nie? To zobaczymy, czy się uda dobić jeszcze w tym roku. Twitch soundtrack. Ok, dzięki za info. No niektórzy nie lubią muzyki na streamach. Po prostu warto się skupić czasem. Jak się gra normalnie na live w szachy, no to wiecie, muzy się nie słucha, nie? To też inaczej. Zaczyna się poważnie robić, za poważnie. O, wiecie. Dobra. Zaraz będzie runda numer 9. Aha, że 5 słupków już, no ładnie, ładnie 5 słupków, to jest, kurczę, nieźle, nieźle, nieźle dużo. Jak na mnie to jest mega dużo, fajnie. Wiecie, na streamowanie też trzeba mieć trochę czasu i przede wszystkim energii na grę. No ale teraz już dni są coraz dłuższe, zaczynają być coraz dłuższe, już do wiosny blisko, więc będzie nam się chciało bardziej chyba te streamy robić i te szachy, nie? Chociaż mi się cały rok chce, nie wiem jak wy. Ale wiadomo, te grudniowe te noce, że tak powiem, i te wieczory są takie, no wiadomo jakie są, szybkie. Znaczy się długie. Już czasem nie wiem, co mówię. Jaką technologią masz tak fajną, wyciętą sylwetkę? Zielony ekran czy... Tak, green screen, dokładnie. To jest prosty green screen. Green screen. Tak to się nazywa chyba. Już się kończą coraz dłuższe. Tak, tak, tak. Wiesz co, Pulchnę? A ja tak słabo komentuję raczej partię, to trzeba mieć trochę czasu na to, zobaczymy, zobaczymy. To wszystkiego naraz nie można się chwytać, bo to nic potem nie wyjdzie. No silny arcymistrz, mistrz międzynarodowy. Madagaskar? To ciekawe. No dobra, to centrum. Jak dają centrum, to ja biorę. Niech bierze gońca. Nie wziął. Aha, teraz jest tu taki ruch. A to potem tak. Chcę B5 od razu. Mu kopnąć. Okej, tak. Królewsko-indyjska odwróconym kolorem troszkę. Tak to wygląda. No to hop. Szybko gra. Skubaniutki. Gońca tutaj przerzucę przecież. Tak, tam gońca mogę przerzucić. Spróbować go wymienić, bo on po czarnych polach mi tu już nie szaleje. Będzie mnie atakował. Będzie coś tam próbował święcić na bank. Ma dosyć prostą grę. Przecież ja tutaj degońcem sobie ruszę. A nie, no to tak od razu gram. Niech bije. Skoczek się upaduje. Na D4. Hop. Dobra, teraz pytanie, czym wybić, bo może warto wybić... Aha, tam goniec ruszy. Może tym? Chyba tym w ogóle. Dobra, go. No aktywność, aktywność, aktywność. C4, poświęcamy piona za aktywność. Dobra. Aha. Takie chocki, klocki, tak muszę zagrać. Minuty, to spokojnie, spokojnie. Tutaj, co tu zrobić? Teraz tutaj wybił, dobra. Tak. Tutaj. Dobra, lecimy. Tak, tak. A tego się nie spodziewałem, przyznam szczerze. Pionkiem może wybić. Wieżą wybije tu. Dobra, niech będzie wieżą. Dlaczego ja nie widziałem D4? Pionkiem trzeba było wybić. Aha, moment, tutaj jest bicie. Dobra, szach. Tu? O kurczaki, zaskoczył mnie. Bicie, bicie. C2, E7, pionki, ale zaraz, aha, może tu teraz bić, on wybije, tu, tak, jest taki ruch, na szczęście, jest bicie na E5, to może mnie uratować. Chyba, bicie tu, bicie C2, wieża. Tu. Tak. On nie może zbić hetmana i gońca później. Ale ciekawa poza. Gdyby nie ma lufcika, te pionki są groźne. Wybił. To jest chyba wygrana pozycja. Tylko jeszcze trzeba wygrać. Pionę jeszcze trzeba ułożyć na pionki. Teraz nawet bicie na E4 grozi gońcem. No muszę tak. Ok, królem podejść. Dobra. To jest wygrana partia. Jeszcze jest dobry róg, więc można oddać pionka. Póki nie ma punktu, jeszcze nie ma co się cieszyć, bo to różnie bywa z tymi sprawami technicznymi. Tak, no ale gościa mam. No jest zwycięstwo, jest. Z czego niezmiernie się cieszę. No w końcu jakaś normalna partia, zdrowa i taka soczysta. Jestem zadowolony przede wszystkim z końcówki, bo chyba zagrałem ją dosyć dobrze. Tak mówiąc krótko. No bo taki ruch trzeba dynamiczny grać. Tutaj no takie ruchy po prostu się ideowo zagrywa. Tutaj może lepsze było bicie pionkiem mimo wszystko. No taki ruch. No tu się właśnie wystraszyłem, ale zapomniałem, że wieża wisi. No tak, tak, tak. No i ten ruch był dobry, bo słuchajcie, jeżeli bicie i wieża bije gońca, to idę tu. Musi tak wieża grać, idę tam. A jak idzie tutaj pionek, to co ciekawe, nie można iść tu, bo bicie i przegrywam, ale jest taki ruch. No i powiedzmy król, no to idę sobie wieżą na B1, jest po zawodach. Król jest po prostu tempo za daleko od wieży. To widziałem. To widziałem. Że wyszło dobrze. No dobra, 5,5 punkta. No, mamy arcymistrza rumuńskiego. Chyba z nim grałem. Pierwszy arcymistrz chyba w tym turnieju. Lecimy, słuchajcie, lecimy. Runda przedostatnia. Zapomnijmy, że gramy z arcymistrzem. Zapomnijmy o tym. Okej, wszyscy grają te E6. Gambit hetmański. Dobra, bijemy to. Będzie z bańki. Jakiś tam szach, no B4 może. A i taka pozycja do gry. Pytanie, czy ja chcę grać F4? Chcę. Szybko sobie odpowiadam na pytania. Teraz tak, tego gońca mądrze przerzucić. Może na razie tak. No, po F6 jakieś tam kopytko nie wchodzi przypadkiem? Nie wiadomo. Grajmy H3, żeby G4 spróbować. A teraz może kopyto przechodzi. No ale to są trudne kopy. Słuchajcie, dam sobie głowę uciąć, że coś tam wchodzi. No ale nie zagram tak, no. No nie zagram, wygonił mnie. To jest dosyć fajne. No, nie jestem tutaj mamediarowym. On zagra goniec F5, to będzie dobry ruch. Ja muszę G4. Dobrą figurę mi wymienił po prostu. Widać, że to arcymistrz. Teraz pytanie, tak... Tutaj nie mogę, bo puszczę pola F5, bardzo ważne. H5 jakiś może próbować grać. Teraz jakoś inaczej tutaj trzeba rozgrywać. Jak to grać? Proszę Państwa. A może tak. W sumie nie wiem jak grać, mam trochę chyba gorszą pozycję teraz białymi. No ale będę próbował grać twardo. Aha, grozi na F5 bicie. Kurczę, na F4 muszę tak. No muszę bronić. No punktuje mnie arcymistrz. Okej, okay, zagrajmy A3. Kusi. Wiecie co? Chyba tak zagram mimo wszystko. On może wrócić oczywiście. Dobry ruch, trzeba przyznać. Robimy. Tutaj się zastanawia pewnie nad takim ruchem, który pewnie jest ok, ale no właśnie. No biję muszę. Chociaż niekoniecznie bicie było dobre. Dobra. Czy tu już jest tak źle? Tu już jest fatalnie. Kurczę blade. Te szachy są jednak trudne dla mnie. Kurczę, no jest fatalna pozycja. Już na H3 mi wisi. Co ja pograłem? W ogóle nie pomyślałem. Jeszcze jakieś ucieczki muszę próbować. Takie, jakieś po prostu ucieczki robić. Szalone. Dobrze gra, bardzo dobrze gra. Nic nie mogę zrobić. Tu kopnie. Masakra jakaś. Żadnej kontry, nic. Czas słabszy, wszystko gorsze. Tak? Chodzi o to, żeby królem uciekać. Nice. Nie wiem, no pewnie jest mat, no. Cóż ja mogę, biedny żuczek. Wieżą chyba trzeba bić. Na końcu goniec F4. Ale jakoś pograłem jak totalna ciamajda w tej partii. W ogóle bez walki jakiejś takiej większej. Nie wiem, ale nie miałem presji, że gram z arcymistrzem, słuchajcie. Nie wiem, od czego to zależy. Po prostu najpierw zagrałem źle. F4 było złym ruchem. Przede wszystkim F4 było złym ruchem. No tak, tutaj musi. No i goniec F4, a nawet tak? A, tutaj leci, no tak. No jeszcze tam spróbuję kilka ruchów zrobić, ale to jest totalnie przegrana. A, już nie spróbuję nawet. No trudno, szkoda. Szkoda. Bo mógł być dobry wynik. 7,5 to by był dobry wynik. No jest 5,5, no 6,5. Jakby było 6,5 też by było spoko, no ale po dzisiejszych partiach to w ogóle było chyba by rewelacyjnie. Titled Tuesday coś ma do siebie, słuchajcie. No nie wiem, nie mogę jakoś grać równo tego turnieju. Jakoś tak brakuje mi równej gry w tym turnieju. Jakiś magiczny jest, nie mam pojęcia dlaczego. Ja mam pytanie, dlaczego ci zawodnicy, oni tak tutaj mają dużo punktów, a ja mam tak mało, no. Niech mi ktoś wyjaśni. No niech mi ktoś to wyjaśni, no. Czym te osoby się różnią od nas, no. Cześć pan Rafcio, witam cię serdecznie. Przecież oni się niczym nie różnią. Po prostu są tylko arcymistrzami czołówki światowej. No właśnie. Albo nawet nie widzą dwóch ruchów dalej, tylko widzą jeden ruch dalej pewnie. Bardzo możliwe. W tym turnieju byłem gdzieś w pierwszej 50 kiedyś. O, coś koło tego. No Hikaru ma 8 na 10. No słabo, no. Chciałbym mieć 8 na 10. 8 na 11 bym chciał mieć. Nie no, zgadza się. Jak na jego poziom, to coś tutaj słabiej troszeczkę to się zgadza. No dobra, słuchajcie, nie jest źle. Początek był bardzo dobry. Później troszeczkę 3 jaja z rzędu to było bardzo źle. Teraz troszeczkę wyszedłem z dołka, ale arcymistrz pokazał mi, gdzie jest moje miejsce. Nawet taki arcymistrz, który jest mniej aktywny, bo ten mój przeciwnik był mało aktywnym raczej arcymistrzem. Nie kojarzę, żeby gdzieś tam występował. Kiedyś był dobry. No ale końcówka może teraz, no ostatnie partie są najważniejsze, teraz ostatnia jest najważniejsza. Turniej dla widzów, o nie, słuchaj, jest 21 aktualnie, nie, to już będzie późno. Turniej dla widzów już był, ostatni już był w grudniu, ostatni raz w grudniu robiłem, więc na razie turnieju dla widzów nie będzie, już 2 turnieje robiłem w grudniu. Trzeba śledzić Facebooki i te sprawy, to się załapiemy na pewno wszyscy. I jak widzę po flagach, to nie licząc Kanady i USA, to były Republiki Radzieckie głównie. Bardzo możliwe, tak. W tamtej partii bicie gońcem tej wieży było najlepsze. Oj, w tamtej partii, czyli w której? Już szakalu nie wrócę do tamtej partii, bardzo mi przykro. Czekam na ostatnią rundę, bo mam ochotę wygrać po prostu ostatnią rundę i zająć przyzwoite miejsce. Niezasłużone zresztą. Co tu się dzieje? To jest raczej remis, no ale czarne mogą próbować jakoś tego pionka tutaj doprowadzić na D7 trzeba by było, tylko to nie jest prosta sprawa. Ale ładne zagranie. Nie można bić, bo idzie pionek. Bardzo ładne zagranie. No, trzeba przyznać, że tutaj czarne mogą... Oj, remisik. No dobra, ostatnia runda, słuchajcie. Przed nami. Tak, ale mam inne obowiązki, że jest 21. Nie mogę sobie tak grać 5 godzin na przykład dziennie. Dobra, mistrz międzynarodowy, słuchajcie. 2777. Też Rumunia. C5. No tak mi grali. Może A6. Zamknięty Sycyl. Sympatyczny debiut, wieża B8, B5, są takie plany. Od razu atakujemy na skrzydle. Szybko gra. Bardzo szybko gra B4, trzeba. I F5 tutaj trzeba zakurzyć. Tak. Ale to jest dobra pozycja czarnych, powiem wam szczerze. To jest bardzo dobra pozycja czarnych. Ok. No to go. Skoczek w centrum to jest zawsze fajna rzecz. To się lekko zdziwiłem. No tu stoję rewelacyjnie. Po prostu rewelacyjnie tutaj stoją czarne. On tam się gdzieś będzie pakował, jasne. Aha, tu mi chce zbić, dobra. G6, coś tam. O, lać. Hetman A5, żeby hetmanem odbić. Gońca D7 mi brakuje teraz w tej pozycji. Tu się hetman będzie pakował. Ok, może się pakować. Zapraszam. Mhm. Mogę też tak. No i co wtedy? A mogę olać sytuację. Nic mi tu nie zrobi, przecież hetman C5 gramy. No to co H6, jak on chce się przebić? Szybko gra, to trzeba przyznać. Muszę coś skontrować. Tak zagrajmy, żeby tu mieć opcję obronną. Mniej czasu, chcę wymieniać. Dobra, biorę. Biorę. I tak się ustawiam. Nie no, tu pozę mam bardzo dobrą. Się przerzucimy tak. Aha, tu mi będzie chciał jechać. Sprytnie. Sprytnie. Ciutkę zlekceważyłem chyba. Nie, no ale dobra. Brońmy się twardo. Ciekawy jestem, czy wróci skoczkiem. Czyli wygląda na to, że remis mam w kieszeni, tylko że ja nie chcę remisu. No, jeszcze sobie raz może wrócić. Ok, grajmy tak. Tam też E5 było chyba dobre. No to chyba trzeba bić. W sumie nie trzeba. Dobra. Trzeba lub nie trzeba. Dobra, bijemy to. Wieżówka. Czasu mniej, ale to nie szkodzi. Kurczę, jak tu grać? Mam pewien pomysł, będzie to duże ryzyko. No właśnie. Tu chciałem zagrać, ale on ma niestety opcję obronną. No muszę bronić. Ha, co ja w ogóle robię? Dobra, tak. Ale oddałem, jeszcze sekund mało. Jak tu dać mata w ogóle? Nie wiem, czy się da. Tutaj jakoś próbować dać mata. Dobra, muszę zbić. Jakoś ogarnąć, o kurczę. Masakra, ale pograłem jak... Ha! Mata dostałem. Nie no, powiem wam, zły jestem strasznie, no, No pozycja była dobra, rewelacyjna była, no trochę się pogubiłem z kombinowaniem. To jest rewelacyjna pozycja. Dobra, pomijam fakt, mało punktów, 5,5, dobra, ale ta partia była naprawdę dobra. Ta partia była bardzo dobra. Ależ jestem zniesmaczony, no. No w ogóle koleś, który ma 2800 prawie na Czeskomie, zagrał tak słabo debiut. Ta pozycja jest rewelacyjna dla czarnych, słuchajcie. Jest niemalże samograj. Tu mogłem dokładnie po prostu, mogłem zająć wolną linię i czekać na jego po prostu ruchy. On stoi niemalże w cukcwangu, nie ma co grać, no. Ja sobie jakieś plany wybierałem, jakieś wędrówki króla. No pozwoliłem przede wszystkim mu wieżą zagrać na jeden. Wprawdzie to też nie jest jakieś tam złe, strasznie, ale jakbym zagrał tutaj, to by była już rewelacja. Co ja tutaj pokićkałem? Dobra, ja jestem ciekawy, czy tutaj mogłem w końcówce dać jakiś materz. Sobie odpalę na koniec już analizę komputerową, bo nie mogłem się doliczyć. Jestem tak ciekawy, co tutaj się działo. Czy ja tu miałem szansę? Minus. No minus jest, dobra. Tak, tak, dobra, nieistotne, wieża królem niepotrzebnie, no dobra, tak, tak, plus, dobra, plus dla niego, nie ma mata, nie ma mata, ja myślałem, słuchajcie, mi się ubzdurało, że ja gram tu, on bije, ja daję mata, no przecież król na G3 ucieka, tak mi się ubzdurało w moich wariantach, no ale ta pozycja, zobaczcie, dobrze pokazuje wieża G2, jeszcze dobrze dla czarnych nawet, ze stratą pionków, wieża E4 i wygrana. Dlaczego? Wieża E4. No tak. On musi tu, no ale powiedzmy on tu nie gra, tak? Tylko gra, nie wiem, strzelam tutaj. A to mat. A kurczę, to jest mat. Dobrze, więc on musiałby zagrać tak. To ja biję tu. On musi bić tu? Dlaczego? Gdzie jest mat? A, bo grozi mat tu. No ja nie mogę, no słuchajcie, jaka łatwa była. Ale było łatwo, bo ja tak czułem, że coś w tej pozycji musiało być. Tu musiało być coś takiego, że król po prostu bardzo słabo stoi i jego trzeba było od razu atakować w jakiś sposób. Właśnie wieżą tutaj na F4, jak widać teraz. Czyli teoretycznie to, co zagrałem, słuchajcie, tutaj tak mówię, ryzykuję, tak? Czyli gram królem, żeby tam wieżę wprowadzić i dać jakąś mata, jak on się zajmie tymi pionami. Tak sobie właśnie przemyślałem to w głowie. Tylko nie docisnąłem, no i tutaj nie widziałem tego ruchu. Mało czasu, no ale to już też doświadczenia może za mało jeszcze mam z takimi zawodnikami. No cóż, dobra. Titled Tuesday taki sobie, ale te partie niektóre były, no, ciekawe. Widać jeszcze trochę brakuje takiej taktyki. No to są, przypominam, partie blicowe. W ogóle inaczej się gra w szachach klasycznych.